patrząc na jakiś przedmiot, otrzymujemy jego odbicie wokół. Ślad przedmiotu. Bo człowiek tak naprawdę tylko to zobaczył, co sobie uświadomił. Każdy widzi inaczej. Każdy wybór jest dobry, bo jest wasz. Władysław Strzemiński jest najważniejszym polskim artystą XX wieku. Więc jego pozycja jest niepodważalna. Tak pan myśli. Przecież pan wie, że kraj idzie w nowym kierunku. Naród ma prawo stawiać swoje wymagania twórcom, aby głębszy nurt utworu, jego cele, odpowiadały potrzebom ogółu. To jest wykład. Proszę wejść, zamknąć drzwi. Panu nie mogę sprzedać farb. Co oni powariowali? Ja to kupuję od lat. To, co się teraz dzieje, to tylko wiatr historii. Panie profesorze, ja byłam dzisiaj w Muzeum Sztuki. Sala neoplastyczna została zlikwidowana. Co się dzieje? Co panowie robią? Zawsze powtarzałem, że będę walczył o model sztuki jak najbardziej odpowiedni dla danej epoki. Trzeba malować w zgodzie z samym sobą. W sztuce można dać tylko to, co się ma. To po czyjej stronie pan stoi? Po swojej.